Od kilku dni funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach. Zakres działania Rady jako organu doradczego starosty obejmuje inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz realizację ich praw. Do jej zadań będzie należało również opiniowanie i ocena projektów powiatowych oraz programów działających na rzecz takich osób w naszym powiecie. Starosta puławski Danuta Smaga wydała zarządzenie odnośnie powołania członków Rady. W jej skład wchodzi 5 osób powołanych na okres 4 lat. Kadencje na lata 2020-2024 obejmą Robert Chmurzyński, przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Otwarty Krąg, Roman Chwedorowicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości, Hanna Maliki-Raga, przedstawiciel Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, Wiesław Różewicz, przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski i Anna Szarpak, przedstawiciel Fundacji Pogodna Przyszłość.